spółkę, jak spuję. Drzwi zamknięte, kotwie drogą. Idą, idą, pancery na wujek. Drzwi zamknięte, kotwie drogą. Idą, idą, pancery na wujek. Stan wojny kojarzy mi się przede wszystkim z czasem, kiedy ludzie byli trochę terroryzowani przez rząd. Rząd im groził. Kojarzy mi się też to z pacyfikacją kopalni Wujek, gdzie poległo 9 górników. Z opowieściami mojego taty. On był wtedy małym chłopcem, kiedy został wprowadzony. Opowiadał mi, jak przerwany został teleranek, który oglądał razem ze swoją starszą siostrą, o godzinie policyjnej, że nie można było chodzić po ulicy w nocy i że można było zostać za to aresztowanym. Stan wojenny mi się przede wszystkim kojarzy właśnie z braków różnych podstawowych artykułów w sklepach. Z komunizmem mi się kojarzy, co mi się bardzo źle kojarzy. Z brakiem wolności, brakiem w sumie też jedzenia, więc też był głód. Z taką biedą, zacofaniem i jednak z tym strachem. To, że ludzie nie mogą normalnie pójść do sklepu, aby zrobić zakupy i przygotować coś zjeść dla swojej rodziny. Dziadek opowiadał trudne sytuacje z czekaniem w kolejkach, w sklepach. Wychodzeniem wczesnym rankiem na zakupy. Zakupy ciężko powiedziane, ponieważ to były poszczególne produkty. Z rodzeństwem wychodził, czekał tam parę godzin. Jak to potem wyglądało, przekształcało się na dom. Ponieważ praca była dłuższa, była bardziej wykańczająca i jako górnik wychodził rano z domu, wracał późnym wieczorem. Tak samo to było cierpiące dla mojej mamy i mojej cioci, które krótko się widziały z dziadkiem przez to, że dziadek wracał z pracy, szedł spać i wychodził następnego dnia. Ja słyszałem o stanie wojennym Polski na lekcjach historii, ale bardziej słyszałem o tym na lekcjach języka polskiego dodatkowo. Dość ciekawy temat, bo ja lubię poznawać kultury różnych krajów i tym bardziej tych krajów, w których mieszkam. Stan wojenny kojarzy mi się przede wszystkim z moimi dziadkami i z tym, jak sobie radzili w tamtym czasie, bo był to dla nich bardzo trudny czas, mimo tego, że mój dziadek był sztygarem i górnicy byli też dosyć uprzywilejowaną klasą. Temat raczej brałem w szkole z historii. Tam też babcia, dziadek opowiadali o tym. Stało się długo w kolejkach. Teraz my sobie umiemy skupić jakieś mandarynki w sklepach, co tam tylko było na święta, to że brakowało tej żywności. No. Wiedzę o stanie wojennym czerpałam czy to od taty, czy to od babci. Babcia miała takie większe wspomnienia, tata bardziej też z opowiadań, plus jest historykiem zawodu. Babcia bardzo wspominała o takich długich kolejkach przed sklepami, o kartkach na żywność. Buty jak się zepsuły, to był problem po prostu. Nie było tak jak dzisiaj, że pójść kupić. Trzeba było postać długo, bardzo długo. Zaskakuje mnie sytuacja stanu wojennego przez te zróżnicowanie dzisiejszych czasów z tamtymi, że dzisiaj mamy dostępność do sklepów, mamy dostępność do zagranicznych produktów. W tamtych czasach nie było to dostępne. Jak poznawałem historię stanu wojennego, najbardziej zaskoczyło mnie to, ile ludzi zginęło. Wtedy walcząc o wolność słowa, o taką wolność bytu, żeby żyć normalnie. Najbardziej zaskakuje mnie ta taka wrogość do drugiego człowieka. Brak empatii, brak wrażliwości, tylko taka chęć postawienia na swoim ponad wszystko. Jaka ogromna była dysproporcja między siłami milicji oraz górnikami. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że jest to coś, czego ja nie znałam. Coś, co jest dla mnie niewyobrażalne. Bo dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie mamy tych swobód bez liku, gdzie mamy nieograniczoną wolność, nie ma cenzury, możemy się swobodnie wypowiadać, nie musimy się bać. I jest to dla mnie niewyobrażalne, że coś takiego było dosyć niedawno w Polsce rzeczywistością. Mnie bardziej to zaskoczyło, że to było dość podobne do historii mojego kraju, ale Polska była mniej zatruta tym komunizmem niż Ukraina, jeżeli można tak powiedzieć. Bo wtedy było to bardziej potężniejsze przez to, że byliśmy bliżej do Rosji i mieliśmy większe wpływy. Nas do dzieci, naszych matek i żon. Spadł na mura, wieszanych wlatuje. Czarną treścią komunikat był. Warto wspominać o tej tragedii na kopalni Wujek, ponieważ przez to osoby, które nie żyły w tamtych czasach, uczą się, jak się żyło kiedyś. To jest historia opowiadająca o
grupie mężczyzn, którzy poświęcili życie, wiedząc, po co tam są, dlaczego są, z kim są, znając to, z jakimi wartościami wyszli strajkować, możemy to przekształcać na dzisiejsze czasy. A warto to wspominać też ku czci dla nich, ale żeby takie podobne sytuacje się już więcej nie powtórzyły. Już po prostu pewnie nie umieli po prostu wytrzymać tej presji, która na nich została nasadzona. Presji rządu i komunizmu ogólnie, który został narzucony Polsce. Moim zdaniem jest, aby po prostu nie powtórzyć tej historii, bo jeżeli ludzie znają swoją historię, to nie mogą przynajmniej zobaczyć, jakie oni popełnili błędy i naprawić ich. Nie poddawali się. Za wszelką cenę chcieli uratować tę kopalnię, chcieli też uratować tego swojego związkowca Solidarności. Warto wspominać tych górników z kopalni Wujek, ponieważ ich postawa była taka bohaterska, gdzie człowiek jest na pewno odważny i męski, pokazuje, ile coś dla niego znaczy i walczy do końca, nie poddając się na pewno. Na przykład podda się to dopiero w momencie śmierci, gdzie został zabity. Ci ludzie wykazali się wielką odwagą. Jestem dumna, że tak blisko miejsca, w którym się uczę, ludzie walczyli swoją postawą o wolność, którą mogę się teraz cieszyć. Według mnie górnicy oddali życie za wolną Polskę. Dali taką iskrę, która rozpoczęła cały ten bunt społeczeństwa. Pokazali, że Polacy potrafią się zjednoczyć, niezależnie od regionu i pochodzenia, i zwalczyć wspólnego wroga. Aby mieć wolność, ogólnie nie sami, a dla swoich dzieci, dla swoich unuków, bo jeżeli oni tego nie zrobią, to ktoś musi to zrobić. Zawsze młodzież wywołała jakieś zmiany w kraju lub w jakimś imperium, bo tam młodzież wiedziała, że oni to muszą żyć, te życie i te pokolenia. Górnicy z kopalni Wujek oddali życie za wolność, za niepodległą Polskę. Są bohaterami stanu wojennego. Powinno się o nich wspominać tak samo jak o żołnierzach Armii Krajowej, jak o ludziach, którzy walczyli zbrojnie. Oddali życie za swoje wartości, którymi byli otoczani, nie zgadzając się z tamtejszą władzą, z tamtejszymi służbami wojskowymi. Górnicy z kopalni Wujek oddali życie za nas, za ojczyznę, za naszą wolność i to, że możemy żyć w takim wolnym kraju. Myślę, że ich siłą było ta przynależność do Śląska, przynależność do kopalni. Myślę, że po części też ich wiara, ponieważ jako osoby wierzące skupiali się na tym, żeby ich dziedzictwo też nie zostało jakby zaprzepaszczone, bo górnicy z reguły byli wierzącymi osobami. Jest wiadome, że na Śląsku ta wiara była bardzo powszechna. Właśnie stąd czerpali siłę. Odwiedzał ich ksiądz, mieli odprawione msze przed tym strajkiem, odmawiali różaniec, śpiewali pieśni religijne, pieśni patriotyczne i stąd czerpali swoją siłę. Były to przede wszystkim wartości chrześcijańskie. Miłość, pokój i wiara w to, po co są i z kim chcą pracować, tak? Jakimi osobami chcą się otaczać, jakie osoby są im ważne. Taka wiara nie tylko w Boga, ale też w samych siebie. To, że czuli wsparcie od drugiego człowieka i że wiedzieli, że robią to po coś i dla kogoś. Siłą górników na pewno była solidarność, taka współpraca, że nie czuli się sami, tylko wiedzieli, że jest więcej ludzi, którzy chcą walczyć. Strajkuje, choć staniała bardzo na szakrę. Giną pancry na Wujek, choć staniała bardzo na szakrę. Giną pancry na Wujek. Warto wspominać historię o górnika z kopalni Wujek, ponieważ jest to historia Górnego Śląska. Opowiada o wspólnych tradycjach. To są osoby, które te same wartości, te same tradycje pokazują, jak w tamtych czasach, trudnych czasach można było wywalczyć swoją wolność, można było wywalczyć to, co się wierzy i w to, co się robi, tak? Moim zdaniem pamięć o tych ludziach jest ważna, dlatego że są to ludzie, dzięki którym my możemy cieszyć się własną wolnością. Ci, którzy nie pamiętają historii, są skazani na ponowne jej przeżycie i nie chcę, żeby to, co było rzeczywistością i normalnością w czasach stanu wojennego, dotknęło również nas. Kopalnia to jest takie miejsce pracy. To nie jest jakby wojsko, to nie jest wojna. To przechodzi w głowach, że to nie powinno jakby tam dojść do żadnych strzałów, zabijania, coś takiego. To po prostu to jakby było na polu bitwy to właśnie. W zasadzie to by tak wyglądało. Na pewno warto odkryć prawdę historyczną, ponieważ dużo rzeczy wtedy ludzie ukrywali.
kłamali, żeby oni mieli dobrze, a nie ludzie, którzy tak naprawdę byli niewinni, którzy cierpieli na tym. Zwykli robotnicy, którzy tak naprawdę chcieli lepszego zarobku i lepszego życia dla swoich rodzin. Władza kłamała, żeby ludzi manipulować, żeby ludzie myśleli, że oni są tak naprawdę ci dobrzy i że oni mają prawo rządzić. I bali się, że jeśli ktoś się postawi im, znikną z tej władzy, spadną. Warto odkrywać taką historię, bo jednak jest to nasza tradycja, nasza historia. W pewnym też znaczeniu nasza tożsamość i można się przez to dowiadywać, kim my tak naprawdę jesteśmy. Zwycięzcą konfliktu na terenie kopalni Wujek są górnicy, ponieważ to oni pełni determinacji odważyli się, by sprzeciwić się uzbrojonym służbom wojskowym, wiedząc o swojej słabości. Wyszli z odwagą pokazać, dlaczego chcą walczyć o to. Ja myślę, że wtedy w rodzinie zwycięzcą było społeczeństwo, które wspierało solidarność tych Wujków, bo jeżeli nie byłoby wsparcia, nie byłoby nic, bo oni po prostu daliby swoje życie za tych ludzi, którym nawet nie chcą myśleć o przyszłości swojego kraju. Zwycięzcą w bitwie o kopalnię Wujek według mnie są ci górnicy, bo pokazali swoją postawą, że walczyć można, że walczyć trzeba i byli przykładem dla innych, którzy potem już bezpośrednio wywalczyli też swoją postawą naszą wolność. Tak, z perspektywy czasu to nie ma żadnego zwycięzcy, są tylko przegrani, bo z jednej strony tak górnicy zginęli i odzyskali tą swoją część tej przynależności, tej kopalni, ale z drugiej strony miało to mnóstwo emocji w sobie. Ludzie stracili swoje życie, państwo straciło wiarę ze strony mieszkańców, więc nie ma żadnego tak naprawdę zwycięzcy. Patrząc na tą tragedię, myślę, że my jesteśmy zwycięzcami, że jednak pomimo tej tragedii, tego rozlewu krwi, jednak przyniosło to coś dobrego i możemy patrzeć z dumą na naszych przodków. Dzisiaj ta walka górników ma dla nas duże znaczenie, dlatego że to, co cały czas powtarzam, wywalczyli nam wolność i też swoją postawą mogą dawać nam przykład, że jeżeli my jesteśmy w jakiś sposób uciskani, nawet nie przez władzę, ale w różnych innych sytuacjach życia, my też możemy walczyć i nawet swoją postawą, naszym cichym buntem możemy zmieniać rzeczywistość. Tak, przyniosła owoce, przyniosła właśnie tą wolność Śląska, wolność Polski i wolność dla wszystkich górników. Aczkolwiek mimo danej kampanii górników, mimo że zginęli, nie dało takiego efektu, jak planowo miał być, moim zdaniem. Tym bardziej powinniśmy ich właśnie rozumieć i popierać, ponieważ bronili to, co jest ich. Fakt, była to zbrodnia ze strony rządu, władzy przeciwko ludności cywilnej, przeciwko górnikom. Aczkolwiek trzeba też dać każdemu drugą szansę. Nie można wybaczyć tej zbrodni, ponieważ to, co oni robili z naszym krajem, czyli z Polską, to w ogóle nie powinno po prostu mieć miejsca. Chrześcijaństwo mówi o tym, że wszystkie zbrodnie trzeba wybaczać, natomiast uważam, że nie powinniśmy o niej zapomnieć. Zbrodnia jak to zbrodnia zostanie w naszej pamięci, aczkolwiek jako chrześcijanie powinniśmy wybaczać każdy konflikt, jaki nastał. Jako obywatele powinniśmy pamiętać o tej sytuacji, pamiętać o wydarzeniu, pamiętać o tych poległych górnikach, aczkolwiek powinniśmy wybaczyć sprawcom. Moim zdaniem nie można wybaczyć zbrodni sprzed lat, bo wiedzieli, co robią, mieli swój rozum i zabili niewinnych ludzi. Powinniśmy wybaczyć taką zbrodnię, jednak nie powinniśmy o niej zapominać, bo to jest nasza historia, która buduje naszą teraźniejszość i przyszłość. Powinniśmy wybaczyć, bo taka jest wiara chrześcijańska, żeby pamiętać, ale jednak wybaczyć drugiemu człowiekowi. Zabitych chwale, ale zgasła nadzieja na potem. Piękne, czyste ręce generale zawracają pancery z powrotem. Piękne, czyste ręce generale zawracają pancery z powrotem. No, powołanie kapłańskie może się przejawić u każdego w każdej chwili w życiu. To jest nagły moment. Nie spodziewamy się tego. I dużo pewnie księży tak miało, że nie zawsze był ten ksiądz ministrantem, czy udzielał się w kościele, ale nagle poczuł to powołanie i chciał zostać tym księdzem, kapłanem. Najważniejszą funkcją księdza jest oczywiście opierywanie Jezusa ludowi,
ale też po prostu obecność, taką, jaką Jezus by dał swoim uczniom, swoim dzieciom na ziemi. To na pewno nie jest przypadek, że akurat 9 kapłanów zostało powołanych w miejscu kopalni. Jak były te powołania, to ważne było może nie tyle, co że każdy z kapłanów, który później dostał to powołanie, był ministrantem wcześniej, czy miał jakiś bliski związek z liturgią i Ewangelią, ale ta otwartość z ich strony na to, żeby usłyszeć o tym Słowie Bożym i zarazem wsparcie ze strony bliskich. Moim zdaniem jest, że po prostu ludzie lubią różne mistyfikacje różnych obiektów i sytuacji, które się zdarzyły w historii, bo ludzie nie są ciekawi i badacze, bo oni lubią, kiedy jest jakaś spójność, że 9 górników, 9 kapłanów, bo dla nich to jest jakieś tak zwane wytłumaczenie, co się stało. Bo ludzie nie lubią, kiedy jest zbyt ciężko. Jest to piękny obraz, który pokazuje nam Pan Bóg przez to, że te porównanie 9 poległych górników, którzy walczyli na terenie kopalni i te 9 powołań, które wydarzyły się później, pokazuje, jaka jest więź pomiędzy ludźmi, jakie to może być ubogacające, żeby inni, którzy są z młodszych pokoleń, mogli zapamiętać tę historię, jest to łatwiejsze do porównania. A co do równej liczby 9, tu jest bardzo ciężkie stwierdzenie tego, ponieważ jednak Bóg mógł w tym maczać swoje palce, że tak to nazwijmy, i zesłał tych 9 kapłanów za tych 9 górników, ale to już do własnej interpretacji. Ci współpracownicy tych poległych, jak postawili ten krzyż na miejscu zbrodni, to był taki jeden z pierwszych kluczowych momentów, gdzie pokazali, że naprawdę zostaną w pamięci. I to był taki moment, gdzie też łączy te dwie sytuacje tych poległych z tymi księżmi, którzy mieli powołanie. Taka tajemnica, nigdy się tego nie dowiemy. Bóg, jeśli tak chciał, tak zrobił i nie wiemy w sumie do końca, jak to tam wyglądało tak naprawdę u góry. Według mnie to jest piękna historia tych 9 powołań. Nawet ta symbolika tego, że 9 zabitych i 9 powołanych. Ale nawet pomijając tą symbolikę, to 9 powołań kapłańskich z jednej parafii to jest dosyć dużo. Cieszę się, że tych powołań, chociaż jest ich coraz mniej, to jednak dalej one są i mogą być też powiązane z takimi ważnymi historycznymi wydarzeniami. Jest to piękne, że powstało takie miejsce tutaj na Górnym Śląsku, a szczególnie tak uduchowionym miejscu jak pod katedrą Chrystusa Króla w Katowicach. Jest to połączenie historii takiej duchownej z historią taką ludzką po prostu. Sama idea Panteonu jest według mnie świetną inicjatywą, bo potrzebujemy takich miejsc jako młodzi ludzie, którzy nie przeżyli tej całej historii. Potrzebujemy takich miejsc, żeby o tym pamiętać, spotykać się i chłonąć wiedzę, chłonąć historię. Ludzie dowiadują się historii, której może nigdy nie poznali. Tutaj się dowiedzą na pewno prawdy i poznają wiele osobowości, takich jak Tadeusz Pietrzykowski, który walczył o chleb tak naprawdę, żeby nakarmić swoich kolegów w spokoju w Auschwitz. To jest dużo ludzi, którzy tak naprawdę walczyli o przetrwanie, o jedzenie, o to, żeby ich rodzina miała lepiej. Jest bardzo ciekawe poznać historię, poznać uczucie tych osób, które tutaj przeżywali w ten moment. Bo przeważnie my mieszkamy na plus minus dokładnym terenie, ale mamy różne historie przez to, że mieliśmy różne podejście do słowa wolności. Dzięki temu możemy poznać się z prawdą i półprawdą, którą mamy teraz. Życiorysy są bardzo dobrą formą na poznawanie historii, bo pozwalają nam ją zakorzenić w osobach, w postawach. Po wejściu do samego Panteonu uczucia były takie, że nie jest to widoczne, ale jest piękne, jak się wejdzie do środka. Taka schludność wywarła na mnie największe wrażenie oraz jak to wszystko jest udekorowane. Takie pierwsze zetknięcie z tym miejscem zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Takie zaskakujące, ale też przepiękne przedstawienie wszystkich ludzi, którzy byli ważni dla naszego regionu. Taki fundament tego, kim jesteśmy, kim jest Śląsk i takie chyba też przypomnienie, w jaką stronę warto byłoby się rozwijać i o czym nie zapominać. Bardzo mocne wrażenie wywarło na mnie kaplica, krypta, gdzie są pochowani biskupi tutaj z Katowic, ponieważ pokazuje to poprzednie lata działalności duchownej na Śląsku i tutaj w metropolii katowickiej. Pierwsze wrażenie tutaj po wejściu do Panteonu zrobiło takie wow, bo faktycznie to wygląda fajnie, ciekawie, jest zrobione estetycznie. Ja jestem akurat osobą, która zwraca uwagę na takie detale w budynkach, w pokojach i w ogóle, no i naprawdę mi się tutaj podoba. Jeśli chodzi o sam projekt, zaprojektowanie tego budynku, jest naprawdę super.
Jak tutaj weszłam po raz pierwszy, to uderzyło we mnie to, że trzeba było zejść trochę w dół. I według mnie jest to świetnym oddaniem tego, że wchodzimy w inną atmosferę, w inne czasy i sam wygląd tej sali wywiera wrażenie. Bardzo mi się tu podoba i myślę, że wiele młodych osób również chciałoby tu przyjść chociażby po to, żeby zobaczyć właśnie podziemia katedry, szczególnie jeżeli mają one również taką historyczną wartość merytoryczną. Taka kapsuła czasu, gdy się tak schodzi po schodach, to jest zupełnie inna atmosfera. Idealne miejsce dla dorosłych osób, jak i młodzieży, jak i dzieci, ponieważ jest tu duża interakcja osobą, która przychodzi zwiedzać i jest to przedstawione w bardzo ciekawy sposób z wieloma wiadomościami, jak tu można zaczerpnąć. Warto tutaj przyjść, zobaczyć, nauczyć się czegoś nowego, dowiedzieć. Polecam wszystkim tutaj, którzy lubią historię, lubią ładne miejsca i nie mają pomysłu, co zrobić czasem w tygodniu. To zapraszam wszystkich tutaj.